ich wartości, znaczy, że ich wartości są równe. Czyli mają wszystkie cechy takie same, te wektory oprócz zwrotów, to równanie nam pokazuje, ale ich wartości są takie same. Czyli bardzo istotne jest, czy zapiszecie związek między wartościami. Zobaczcie, że przy wektorach tu mamy akurat minus, a jak opuszczamy wektory, ten minus tu znika. Jak ktoś tam w zadaniach, tam gdzie jest zapis wektorowi, napisze, pominie symbole wektorów gdzieś tam na górze, no to potem może się zdziwić mocno, że nie będzie coś tam zaliczone, bo to nie będzie po prostu prawdą często. No i teraz formułujemy słownie jeszcze, właściwie to równanie właśnie nam, to już mówi rysunek i to równanie mówi nam wszystko o tej trzeciej zasadzie dynamiki, no ale sformułujmy to teraz słownie, jeszcze pewne wnioski ważne z tego, jeden wniosek musimy jeszcze z tego wyciągnąć. Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą FAB, to ciało B działa na ciało A siłą FBA o takiej samej wartości, takim samym kierunku i takim samym zwrocie. No i teraz ja zwykle zadaję pytanie, czy na lekcjach, czy te dwie siły, czy się równoważą. Skoro mają taki sam kierunek, bo kierunkiem jest ta linia prosta cała w matematyce i fizyce, z kierunkiem wektora, mają takie same wartości i przeciwne zwroty, to wydawałoby się, że te siły no, spełniają prawie wszystkie warunki równowagi sił, no ale właśnie nie równoważą się, bo żeby się równoważyły, musiałyby działać na to samo ciało, a działają na różne ciała. Dlatego jeszcze zapiszmy, że siły FAB i FBA nie równoważą się, ponieważ nie są przyłożone do tego samego ciała. No i teraz jeszcze, bo ta lekcja jest trochę krótsza, i jeszcze jedynie wykorzystamy w kilku tych najprostszych przypadkach zasad dynamiki do określenia wszystkich działających sił, do obliczenia przyspieszenia w tych najprostszych układach. Właśnie jak zaczniemy od tych najprostszych układów, to te zadania trudniejsze, a dynamika nie jest łatwym działem, znaczy przestaną być trudne, albo przynajmniej nie tak trudne, jakby były, gdybyście opuścili właśnie tą wstępną część, to przechodzenie, stopniowe przechodzenie do coraz trudniejszych zadań. Więc jeżeli ktoś teraz przeanalizuje to, co teraz ja zrobię w kilku, czterech przypadkach najprostszych, to potem takie elementy tego, co tu napiszę i co mówimy, będą pojawiały się w większości zadań praktycznie. Więc zacznijmy od pierwszego przypadku. Ciało spoczywające na poziomej powierzchni. Poziomej płaskiej powierzchni powinienem dodać jeszcze. Na poziomej płaskiej powierzchni. No to najpierw mamy poziomą płaską powierzchnię, jakieś ciało spoczywa na tej powierzchni i teraz próbujemy narysować wszystkie siły działające. Więc zaczynamy od siły, która decyduje o pozostałych siłach, więc tą siłą decydującą o reszcie sił to jest siła zwana ciężarem. Znaczy my w układzie związanym z Ziemią, który nie jest układem inercjalnym, ponieważ on Ziemia się obraca wokół własnej osi, i cała Ziemia obraca się wokół Słońca, Słońce się wokół centrum galaktyki i tak dalej, więc nie jest to układ inercjalny, ale jak w krótkim czasie analizujemy jakieś tam zachowanie ciał, to możemy przybliżyć ten układ. Możemy traktować jako zbliżony do inercjalnego. I wtedy rolę siły grawitacji w tym układzie nieinercjalnym, który będziemy traktować jako inercjalny związany z Ziemią, będzie pełnił ciężar. Ciężar to już wiemy, że to nie jest dokładnie to samo co siła grawitacji, ale jest to dla nas to zbliżone słowa wielkości. Więc ciężar to decyduje o wszystkim. Teraz tak, działa ciężar. My rysujemy ciężar z punktu zwanego środkiem ciężkości tego ciała. Tak naprawdę, załóżmy, że to jest ten środek geometryczny. I teraz wiemy, że to ciało spoczywa. No to zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, albo żadna siła nie działa, co już nie jest prawdą, bo działa ciężar, no to musi działać jeszcze inna siła, która tą siłę równoważy. Więc z tego wnioskujemy, że oprócz ciężaru musi działać jeszcze jedna siła skierowana do góry. Teraz zastanawiam się, skąd ona się mogła wziąć. No jedynym ciałem, z którym kontaktuje się ten klocek, czy to ciało, jest to podłoże. Czy to podłoże musi działać tą siłą skierowaną do góry i równoważyć ciężar, no bo nie ma innego źródła.
Czyli i tą siłę oznaczamy zwykle jako FR, to jest siła reakcji podłoża. To jest siła FR, to siła reakcji podłoża. No ale teraz, no właśnie, skoro podłoże działa siłą tą FR, no to zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, jeżeli A działa na B, to B działa na A, czyli musi to ciało podziałać na podłoże. Czyli i to właśnie tą siłą nacisku. Tak naprawdę to odwrotnie było, że to ciało podziałało, nacisnęło na podłoże tą siłą i zgodnie z tą trzecią zasadą dynamiki podłoże nacisnęło na to ciało. Czyli oddziaływanie jest wzajemne. No i zapiszmy teraz związki między tymi wektorami. No to, że te dwie siły się równoważą, no to wiemy, że te siły muszą być przeciwne, żeby ich suma dała 0, to muszą być do siebie przeciwne, więc to Q jest równe minus FR, a to oznacza, że wartości tych sił muszą być równe, tak? I to wynika z pierwszej zasady dynamiki, to skoro ciało spoczywa, to te siły, skoro już działają, muszą się równoważyć. A teraz już siła Fn i FR muszą być do siebie przeciwne, różniące się tylko zwrotem, no bo wynika to z trzeciej zasady dynamiki, czyli Fn jest równe minus FR, czyli wartość Fn jest równa FR i to wynika z trzeciej zasady dynamiki, z tego, że oddziałania są wzajemne. No i teraz skoro siła Q jest równa FR, a FR jest równe Fn, no to wartość ciężaru równa się Fn, czyli również jeżeli ten wektor Q jest przeciwny do FR i Fn jest też przeciwny do FR, no to te dwie siły Q i Fn są tak same, te wektory są tak samo, takie same. Więc wektory te Q i Fn są takie same i Q i Fn mają takie same wartości. No bo jak wektory są takie same, to wszystkie cechy są takie same. I teraz właśnie, czyli wniosek stąd, że jak ciało spoczywa na płaskim poziomym podłożu to ciało naciska na podłoże siłą równą jego ciężarowi. Czyli na przykład jak ktoś w sklepie na wagę położy jakieś to, co wy kupujecie, no to tak naprawdę ta waga mierzy siłę, jaką tą siłę nacisku mierzy. Czyli i wy płacicie za wartość tej siły nacisku, ale akurat jeżeli ta waga spoczywa na płaskim podłożu, to ciało, które na wadze się kładziemy, będzie naciskało na wagę siłą równą ciężarowi. Ale wcale nie będzie tak, gdyby ta waga była w windzie, która albo do dołu przyspiesza, albo do góry przyspiesza, albo do dołu opóźnia, albo do góry opóźnia. To siła, jaką wskazywałaby waga, nie byłaby równa ciężarowi. To omówimy na kolejnych lekcjach, tam później jeszcze przy temacie związanym z przeciążeniem i niedociążeniem. Następny. Przechodzimy teraz do następnego przykładu, o jeden krok dalej. I to jest teraz tu bardzo podobny teraz. Ciało poruszające się bez starcia ruchem jednostajnym, prostoliniowym wzdłuż płaskiej poziomej powierzchni. Czyli dokładnie to, co wcześniej, tylko że to ciało nie będzie spoczywało, ale poruszało się równolegle do tej powierzchni ze stałą prędkością, bez starcia. No to skoro porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, to wszystkie działające siły muszą się równoważyć na to ciało i teraz no jakie siły działają? No nadal działa ciężar w tym kierunku ciało się, no i ciało się porusza ruchem jednostajnym, prostoliniowym, to zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki muszą wszystkie siły działające na ciało się równoważyć, no to musi jakaś siła równoważyć ten ciężar. No to właśnie tą siłę reakcji podłoża. No ta siła, skoro podłoże działa siłą FR, to ciało działa na podłoże siłą różniącą się tylko zwrotem. Czyli te wszystkie trzy siły, jakie były, pozostały. Nic się nowego nie pojawiło, jeżeli chodzi o siły. Więc wypisujemy te związki między siłami. Już nie piszę, z czego one wynikają, bo dokładnie to jest to samo, co było w poprzednim punkcie i też ten wniosek końcowy. Czyli żadne siły się nie, nowe nie pojawiły, to bo to, ten wektor prędkości to nie jest siła.
Pamiętajmy. I pamiętajmy jeszcze, że jak rozwijamy siłę, to ten punkt, ten początek wektora mówi nam o tym, na co siła działa. Także bardzo ważne jest, Q i FL zaczynają się z tego ciała, więc działają na to ciało, a FN tu jest z tego miejsca, czy z podłoża, czy działa na podłoże. No tak naprawdę ta siła FN działa na to miejsce podłoża, czy na to podłoże, tą część od góry to podłoże, ale żeby było jasne, na co ta siła działa, my zwykle przesuwamy minimalnie początek tej siły FN, żeby pokazać, na co ta siła działa, czyli wychodzi z podłoża, więc działa na podłoże, do dołu. Tak? Więc ciało się wtedy spoczywało i teraz się poruszało w jednostajnym postoliniowym i widzimy, że w obu przypadkach nic się nie zmieniło z tymi siłami. Siły nadal, związki między siłami są takie jak wcześniej. No to teraz przejdźmy do już kolejnego przypadku. To jest punkt 7. Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym wzdłuż płaskiego, poziomego podłoża pod wpływem stałej co do wartości siły równoległej do podłoża. Ruch na razie bez starcia. Potem wartości na końcu jeszcze, ale to na razie nie są istotne. Czyli tak, płaskie podłoże i to ciało, na to ciało, które wcześniej tu spoczywało, to ciało, które wcześniej tu spoczywało, gdzie to jest, tu spoczywało? O, tu. Na to ciało, które wcześniej spoczywało, podziała teraz siła F w tą stronę. I nie będzie żadnych innych sił, czyli tarcia, pomijamy tarcie. No to podziała siła w tę stronę, no to ciało zacznie się poruszać w tę stronę i uzyska przyspieszenie pewne. W kierunku pionowym to ciało się nie porusza, więc wszystko, co wcześniej mówiliśmy, nadal jest prawdą. Czyli wszelkie związki między tymi siłami są takie, jak gdyby ciało spoczywało, czy poruszało się ruchem jednostajnym. Prosto nie, bo w tym kierunku ciało się nie porusza, więc stosujemy dla tego kierunku tą pierwszą zasadę dynamiki. I trzecią również. Ale w tym kierunku pojawiła się siła, nie jest ona równoważona, więc ona spowoduje rozpoczęcie ruchu tego ciała w tym kierunku i zwiększanie prędkości tego ciała. No to musimy obliczyć przyspieszenie. Załóżmy, że wartość tej siły jest na 200 N, masa ciała 50 kg i szukamy przyspieszenia. No to wartość przyspieszenia to jest wartość siły wypadkowej przez masę. To najpierw zawsze wektorowo znajdziemy siłę wypadkową. No, zgodnie z definicją, tą matematyczną definicją siły wypadkowej, to jest to suma wektorowa wszystkich sił działających na nasze ciało. Musimy zsumować wszystkie wektory sił działających na nasze ciało. Więc które siły działają na nasze ciało? A które to są w ogóle siły? To jest F, F, FR, Q i FN. A i V to nie są siły, to są wektory prędkości, wektory przyspieszenia. Więc sumujemy wszystkie siły. Właśnie sumujemy wszędzie, tu muszą być sumy, więc to jest sumujemy siłę F, siłę Q i siłę FR. Nie sumujemy siły FN, bo siła FN nie działa na nasze ciało, bo działa na podłoże. Dobrze jest napisać te siły Q i FR obok siebie, bo wiemy, że one się równoważą, więc suma ich daje 0. Co to znaczy, że zamiast nich damy 0? Że skutek działania tych dwóch sił jest taki, jakby działała siła o wartości 0, czyli jakby żadna siła nie działała, żeby tych sił nie było. Gdyby tych sił nie było, to taki sam jest skutek, jakby one były. I zostaje w takim razie tylko jedna siła F. Czyli gdyby zamiast tych trzech sił F, FR i Q była tylko działała siła F, to ciało dokładnie tak samo by się zachowało. I dlatego do wzoru na siłę wypadkową W przez N w miejsce siły wypadkowej jej wartości wstawiamy wartość tej siły F. A właśnie jeszcze jedno. FW, wektor FW jest równy tej wektorowi F. No to jeżeli dwa wektory są takie same, to ich wartości też są takie same. Czyli wartość siły wypadkowej to jest wartość tej siły F. No i wstawiamy wartości 200 N przez 50 kg. 4 N to jest kilogram z metra na sekundę kwadratu. Kilogram się skraca, wychodzi 4 metry na sekundę kwadratu. I jeszcze ostatni ten szczebel takich wstępnych zadań.
ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym wzdłuż płaskiego, poziomego podłoża pod wpływem stałej co do wartości siły równoległej do podłoża. Ruch starciem teraz. I ta wartość siły tarcia podam, to jest 80 N, siła ta F to jest 200 N, masa niech będzie 40 kg. I teraz co się, porównajmy jeszcze raz te, nie wiem czy to będzie widać te dwa rysunki. O, mamy te dwa rysunki. Co się teraz zmieni? No wszystkie siły, które tu wcześniej były, pozostaną i wszystkie wektory, wektor A i wektor V, dojdzie tylko jedna siła tarcia. Zakładamy, że ta siła tarcia jest, ale ona nie uniemożliwia rozpędzania ciała, więc jest, wartość jest mniejsza niż siła F i tą siłę tarcia rysuje się tu blisko podłoża, nie samego podłoża, ale tu blisko podłoża, nie ze środka, ale jak ktoś ze środka napisze, narysuje tu, to też nie będzie to błędem, ale zwykle się rysuje to troszkę niżej tą siłę. No i co? No, robimy to samo, co w poprzednim zadaniu. Więc w kierunku pionowym nic się nie zmieniło. Te siły, które były w tym pierwszym przypadku, pozostają. Wszystkie o tej samej wartości, tylko że ta FN z podłoża wychodzi, a te dwie działają na nasze ciało. Pod wpływem, ponieważ ta siła F ma większą wartość niż siła T, bo a siła T przeszkadza tej sile F w rozpędzaniu ciała, to jednak ta siła F przeważy i to ciało zacznie poruszać się w prawą stronę i ruchem jakim jednostajnie przyspieszonym, a w ruchu właśnie jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym wektor przyspieszenia jest zgodny z wektorem prędkości. To już analizowaliśmy w ruchu jednostajnie przyspieszonym, jednostajnie opóźnionym, właśnie te związki już wcześniej wyjaśniliśmy. No to w takim razie...